Sejm zawsze gotowy. Sejm służący prawom Rzeczypospolitej. Dwie izby. Jedna to posłowie, reprezentanci wszystkich obywateli, druga senat, której król przewodniczy. Niech debatują, niech nie zrywają, nie kłócą się bez potrzeby, niech przekupni nie będą i nie pozwalam, niech nie krzyczą, a zbierają się, by prawa uchwalać i żeby ta konstytucja zawsze mogła przyświecać i być ustawą najważniejszą. Niech Sejm się zbiera i do ćwierć wieku patrzy, co owa konstytucja potrzebuje i jak chroni, oby tylko obce mocarstwa tego nie zniweczyły. Oby przybywali by radzić, by tworzyć prawa, biesiadować. Ileż tam było waśni, intryg, oddolnych kłótni, a każdy z panów posłów równy innym i pyszny w swym kontuszu i oczy przymykający na rację stanu. Kiedy już konfederacje zaczęły przerastać rozsądek, kiedy już każde nie pozwolam niweczyło godziny narad, konstytucja miała przynieść temu kres. Koniec z warchołami, podburzaniem i niszczycielską siłą liberum veto. Niech dwie izby działają ku chwale najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Izby dwie gromadzą się w świątyni prawodawstwa. Izby dwie tworzą Sejm i polską demokrację. Dawniej zażywne, dawniej zrywane, burzą obrady, brzuchy napchane. Kiedyś bez końca radzić by mogli, hołd indolencji urzędu rządni. Izby dwie gromadzą się w świątyni. Obrady jeli zaczynać, nad czym tu radzić, kogo wyrzynać. Tak opłaceni przez inne kraje, polscy posłowie łamią zwyczaje. Kiedyś pospołu zrywa.